Yo, yo, yo! Cześć, dzień dobry, cześć, witajcie łobuzy w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu zobaczycie metamorfozę kuchni z Lidla. Chodzi tutaj o pomysł, o kreatywność, o to, że możecie coś zmienić. Nie musicie zostawiać gotowych rzeczy. Pamiętajcie o tym, żeby używać bezpiecznych farb, żeby nie używać małych elementów, które dziecko może połknąć i też, żeby dokręcić bardzo dobrze wszystkie śrubki, bo dzieci mają taką skłonność, żeby wszędzie wcisnąć te paluszki, tam gdzieś grzebać i wszędzie wejdą tam, gdzie myślicie, że nie wejdą, to one tam już tam pewnie były. Będą warsztaty, na których ostatnio byłem z Jackiem, pozdrawiam z tego miejsca, na warsztatach cukierniczych Warsaw Academy by Sempre u Igora. Niesamowita osobowość, doświadczenie i talent, więc mogłem nauczyć się czegoś więcej. Pomimo to, że uczyłem się i robiłem wiele cukierniczych rzeczy i także i w pracy, jak i w szkole, to chciałem się czegoś nowego nauczyć, trochę innej wiedzy pochłonąć. Na kanale jest dużo rzeczy cukierniczych. Były ostatnio beziki, które nie wiem, czy widzieliście. I był deser w szklance, też pojawi się zaraz nowy przepis pojutrze, mam nadzieję. Właśnie byłem u Igora, żeby się doszkolić trochę. Mega mi się to podobało, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś warsztatami w Warszawie. A właśnie było dużo osób, było z Wrocławia, z Katowic, jedna pani z Irlandii przyleciała. Było 12 osób, tylko my z Jackiem byliśmy z Warszawy, więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi warsztatami, tam są warsztaty na bezy, monoporcje, na makaroniki, jeżeli chcecie się doszkolić, ale to przede wszystkim jest dla początkujących też. Więc ja wam polecam. Było świetnie, trwało to cały dzień, mega dużo wiedzy, współpraca z innymi ludźmi, można się dużo dowiedzieć, złapać dużo kontaktów też, poznać nowych ludzi, świetne doświadczenie, ja wam polecam, ja też się będę wybierał na różne warsztaty, różne targi, zazwyczaj tego nie nagrywałem, ale teraz może wam więcej pokażę, bo może jesteście tym zainteresowani. A co jadłaś, brownie? Jakie? Ale jakiś fit, tak? Wegetariańskie. Buraczane. Też nie jest. No. Ja lubię, wiesz co, faso. Jest bardzo dobre, bo ja próbowałem. No, dobre jest. Dziewczyna, której nie widzicie, robiła Sylwia. Ale Darek, twoje też jest zawsze dobre. Darek nie robi wegetariańskie. Ja rozdam twoje brownie takie zwykłe czekoladowe. Chyba z Thermomixa z przepisu. O, jest to Thermomix jest też. Jak dziewczyna macie Thermomix, to polecam. Ja sprzedałam Thermomix swój. Tak? Nie używałaś? Bo dla jednej osoby to mi nie jest potrzebne na co dzień, wiecie? Więc sprzedałam Thermomix. I teraz wszyscy coś tam będą robić. I teraz ty coś złamał, bo chciałabyś coś robić i nie masz. Za dużo roboty, tak co inaczej. Nie, bo za dużo misek. Tak. Chodzi o te miski. Nie, nawet wcale nie mam. No to takie, że ty... No sprzedałam, może kiedyś kupię, wiesz. Jak będę miała rodzinę i dziecko, to go kupię. A jest nowe jakieś? Brwi, jesteśmy ludźmi bez brwi, ja i Hania. Ale to bo, w ogóle... A nie widać słuchajcie, ładnie. Bo obie... Dzięki, Darek. Naprawdę. Bo Hania ma ładne brwi, wiesz, bo w ogóle. W kamerze będzie lepiej. Ale słuchajcie, będziemy robić challenge z Hanią. I na moim kanale będzie challenge... My kontra Instagram, instagramowe triki do brwi, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Hania nie wie, co nagrywamy, ja wybierałam wczoraj te triki, a wiecie, jest sporo. Tak, jest fajnie, najfajniej. I słuchaj, no myślę, że się uśmiejemy. Myślę, że tak, ja na pewno będę miała jakąś wpadkę, jestem o tym przekonana. No, myślę, że obie będzie miały wpadki, bo zawsze mam jakieś śmiechy, chichy. Przychodzę do was z długo wyczekiwanym filmem, czyli metamorfozą małej kuchni, którą kupiłem chyba w Lidlu. Możecie to znaleźć w Ikei, ale w Ikei jest jakby mniej kolorowa, nie trzeba tam jej mocno przerabiać, a oczywiście przerabiam to, bo mam taki kaprys, nie, że przypadkiem nie chciałbym takiej kuchni mieć w kuchni czy coś, mogę też taką mieć, to chodzi o to po prostu, że możecie szybkim i fajnym sposobem przerobić coś kolorowego, bardziej stonowane tutaj barwy i my dzisiaj będziemy przerabiali właśnie taką kuchnię. Oczywiście, jeżeli będziecie robili już takie rzeczy, pamiętajcie, żeby to było w waszym stylu. Nie musicie robić dokładnie tak jak ja. Możecie zrobić inną kratkę, możecie przemalować na czerwono, na zielono, jak wam się podoba. Chodzi o to, żeby rzeczy, które jakieś tańsze kupujemy, można też przerobić. Nie znaczy, że jak to już jest gotowe, to już nie można nic z tym zrobić. Ciemniejszy chciałem. Zobaczymy. Mam jedną farbę. Kupiłem matową, szarą. Zaraz wam pokażę. I mam też tą czarną, nie wiem czy pamiętacie co malowaliśmy jedną ścianę w naszym mieszkanku. I myślę, że tu mam ten ciemniejszy szary. Tu mam okleiny dwie. Tu marmur w tle. Myślę, że marmur byłby fajny tam w tle. Oczywiście muszę najpierw wszystko zdemontować.
i te dodatki. Takie piękne rączki i myślę, że ten kran zostawię, bo chciałam na początku go przemalować na złoto, ale nie mam takich dodatków złotych, więc stwierdziłem, że wezmę srebrne i takie uchwyty będą fajnie wyglądały. Też mam zamiar to tutaj jakoś, muszę pomyśleć, jak to przerobić, czy to zostawić akurat to białe, żeby nie narobić sobie kupę roboty. Myślę, że te uchwyty na pewno trzeba będzie przemalować na inny kolor. O, piekarnik się włączył. Fajnie jest to, że tutaj, jak widzicie, są lampki, można włączyć, tu świeci, działa. Fajny to jest bajer. No dobrze, to co, zabieram się najpierw za rozbiórkę tego wszystkiego. No, będę musiał tutaj porozkminiać to, jak to wszystko wyciągnąć łatwo. Żeby nie demontować wszystkich części, zrobię tak, że tutaj wykręcę sobie te uchwyty i je wysunę, te drzwi. Mamy podzielone teraz na pół, tą część przemalujemy. I tu mamy nasz szary. To teraz tutaj tą część okleję okleiną. Taki marmur. Ona jest idealnej szerokości. Drugą stronę zagnę po prostu do środka. Przyszliśmy na śniadanko, sobotnie. Tarek jak zwykle krok madam. Młoda. Fajne śniadanie masz? A co to jest? Beton. Beton. Bounty. Tak, jako. Demo, najpierw musimy wymieszać tę samą różną ręcznie, a później...
Kolejny dzień, kuchnia już prawie skończona. Dzisiaj dokończymy ostatnie elementy, uchwyty, tło, tutaj góra, zlew. Przemalowałem takie dodatki, żeby ładnie to wyglądało. Bułeczki przemalowane, tutaj nie podoba mi się do końca, tutaj troszkę widać, że czerwony przebija. Ale to już takie detale, których można się czepiać, bo malowałem dwie warstwy i chyba folia mi trochę dotknęła i tak się przetarła, ale teraz już wszystko posprzątane, z farbami nie będę kombinował, żeby to poprawiać, może po prostu innym razem. Jak widzicie, kuchnia przemalowana, tutaj trochę się też przetarło, jakieś dwa, uderzyło się coś. Czuję się, że te będą za długie tutaj, czy nie? Mogą być trochę krótsze. Rzeczywiście to przytnę. O, lepiej, zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej niż równam wam właśnie dwa obok siebie. Niż taki. Tata? Kuchnia ładnie wygląda, ale oczywiście brakuje jej dodatków. Tam mam różne podstawki. Oczywiście też więcej garnków. To się przydadzą. Patelnia. Okej, okay, teraz ja przynajmniej na chwilę weszłam, żeby coś nagrać. Jeszcze ściereczek zapomniałam. Ściereczki? One są dzikaj. Nie płacz, już się będziesz bawiło. Już aniołku, już. Ona chce się już bawić. Ojej. Tata fajnie to zrobił, powiedz. Fajna kuchnia? A nasza kuchnia oczywiście stoi sobie w kuchni. Gdy ja gotuję, gdy coś robię, to mama tutaj szaleje. Oczywiście cebula w garnku musi być. I smaży jajka na patelni. I sam tego nie układałem, żebyście nie myśleli, że ja to wymyśliłem. O, zobaczcie, jaka tutaj jest organizacja. Nie byle co. Fajnie to wygląda, mega się sprawdza. Co ja bym tutaj może zmienił? Tutaj bym to zatkał te śrubki jakimiś naklejkami. Muszę o tym pomyśleć. I też na pewno bym przemalował, tu zrobiłem tylko taki pasek, ale przemalowałbym cały środek. I przeszlifował trochę te szafki, jeszcze zrobił drugą warstwę. A ja podjąłem się fajnego wyzwania. Będę za jakiś czas pokazywał wam, jak wykończamy mieszkanie. Dosłownie za jakieś 9-10 miesięcy zaprojektowałem jednemu klientowi mieszkanie i mu się to spodobało. Zobaczymy teraz, jak będzie etap wykończeniowy i znajdowania wszystkich wyszukiwanych dodatków do tego mieszkania. Na razie idzie spoko. Wiem, że nie lubicie, jak się mówi, że coś się szykuje i nic nie można powiedzieć, bo to jest tajemnica mieszkania. Zaprojektowałem to mieszkanie. Szukamy dodatków. Ja już wiele rzeczy znalazłem, materiałów i oczywiście musimy poczekać do odebrania kluczy. Trzeba będzie wyburzyć dużo ścian, ale to na pewno wam pokażę odcinkowo. Widziałem, że film u Karoliny, tak, czy tak jak na pokój
metamorfoza pokoju Wam się mega podobała. Mieliście, każdy ma swoje gusty, wiadomo, może inny kolor, mówiliście, może trochę za dorosły dla dziewczynki, że to łóżko, że nie ma tam barierki. Na razie jest ok, jej się podoba, zasypia w tym łóżeczku, ale też śpi w łóżeczku w sypialni. Odpowiadając tak tutaj na filmy, na Wasze pytania, ale staramy się na bieżąco odpowiedzieć w komentarzach. Co do pokoju Karoliny, mówiliście o tych przegródkach, żeby je umyć w wywarce albo umyć acetonem. To jest super opcja. Wtedy akurat nie wpadliśmy na to, ale nie chcieliśmy przecinać, a w sensie ja chciałem przyciąć te przegródki, ale później zdałem sobie sprawę, że te przegródki trzeba by było wyszlifować i może one przydadzą się do czegoś innego, do jakiejś innej organizacji. Nie chcieliśmy od razu takich niszczyć. Dobrze, ja tu się rozgadałem. Widzimy się w kolejnym vlogu.